Śląski europoseł Marek Plura został uhonorowany wyróżnieniem przyznawanym co roku przez brukselski miesięcznik The Parliament Magazine dla najbardziej pracowitych i wpływowych posłów do Parlamentu Europejskiego. Przyznanie mi szczególnego wyróżnienia, mianowicie tytułu najlepszego europosła roku 2019 w obszarze polityki społecznej i regionalnej. Ja odbieram to wyróżnienie właśnie przede wszystkim jako dowód na fakt, że te kwestie są mocno zauważane i że eksperci, a także dziennikarze Parlamentu Europejskiego podkreślają, że w kolejnych kadencjach nie może tych spraw zabraknąć i nie może zabraknąć kolejnych skutecznych rozwiązań pozwalających nam na po prostu aktywne życie, na to, żebyśmy po prostu mogli dobrze się edukować, znajdować miejsca pracy, żyć w pełni aktywnie. Dla Marka Plury ta nagroda ma symboliczne znaczenie i jest znakomitym podsumowaniem kończącej się kadencji. To prawda. Ja przede wszystkim przy tej okazji dziękuję wszystkim moim współpracownikom, a także niezliczonym organizacjom pozarządowym i z naszego województwa, i z naszego kraju, i tym ogólnoeuropejskim, bo zasadą dla mnie jest włączanie głosu obywateli w to, co potem staje się debatą polityczną. To po pierwsze bardzo ważne, bo mówimy wtedy o realnych problemach, realnych ludzi, ale to także bardzo skuteczne, bo nic tak na polityków nie działa mobilizująco w kierunku dobrych rozwiązań, jak silny głos wyborców. Rozumiem, że mieszkańcy województwa śląskiego wybrali mnie także z myślą o osobach niepełnosprawnych, które tu w regionie też potrzebują wsparcia, też potrzebują większej dostępności do komunikacji, do budynków publicznych, ale też i lepszych systemów pomocy, lepszej edukacji, właśnie po to, żeby żyć bardziej normalnie, tak jak wszyscy, czyli też pracując na własne utrzymanie, jeżeli to tylko jest możliwe. Ta nagroda to dla mnie rzeczywiście dowód na to, że tej kadencji i tej współpracy nie zmarnowałem, no ale przy okazji też wysokie postawienie poprzeczki na przyszłość. Te słowa świadczyć mogą tylko o jednym. Nazwisko Marka Plury znajdzie się na wyborczych listach do Parlamentu Europejskiego. Tych, których nie zawiodłem, proszę o głos. Tych, którym sprawy osób niepełnosprawnych są bliskie, proszę o zaufanie. Ale mówię to też z nadzieją, że na każdej liście wyborczej, w wszystkich komitetach będą osoby z niepełnosprawnościami, że każdy będzie mógł takich osób szukać, że partie polityczne będą traktowały nie tylko działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ale włączania osób niepełnosprawnych we własne polityczne działania traktować będą jako normę, jako coś wręcz obowiązkowego. Zachęcam też wszystkich, szczególnie osoby z niepełnosprawnością, po prostu do obywatelskiej postawy, do tego, żebyśmy poszli na wybory, tym bardziej, że właśnie w Polsce mamy bodajże najbogatszą gamę różnych możliwości, różnych ułatwień w wykorzystaniu swojego głosu do zmiany polityki europejskiej, a niedługo także krajowej. Wybory do Europarlamentu w Polsce odbędą się w niedzielę 26 maja. W kolejnej kadencji w ławach Parlamentu Europejskiego zasiądzie 52 posłów z Polski.